Hej kochani! Yo, yo, yo. Witamy was bardzo serdecznie, Marta. Dalej nie. Przestaw się dalej. Ciąłem się. No pięknie. Mamy 2 tygodnie urlopu i mamy zamiar wykończyć wszystko tak, żeby się po tych dwóch, albo w trakcie tych 2 tygodni wprowadzić. Także trzymajcie kciuki, bo dużo roboty. Bo na razie to nie wygląda dobrze. No, na razie robimy rozróbę. Kto robi się na zrobia? Druga część tego spaghetti wisi na drabinie. Proszę Państwa, tutaj mamy rozpierdzielony sufit, bo stwierdziliśmy, że my okap będziemy mieć gdzie indziej. Tam Krzysiu zrobił piękną dziurę, ale patrzcie jaka równa. I generalnie Martusia kuła schody. No. Wszędzie dziury, tutaj dziury, tutaj też tak. Trzeba to zrobić. Tak. Tak. Także jemy i będziemy działać dalej. Bieg przez przeszkody dalej. Super. Przyjdź. W dupie mam te przeszkody. To się tak urobiło. Próba na... Pięknie ci kochanie poszło. Nie wiem po co ci to dłutko. Bo myślałam, że będę rzeźbić w tym. Może to kurier? Może. A nie, to twoje. Jemy romantyczny obiad, kochanie. Proszę. Dziękuję strasznie dużo. Od serca. Tak. Buty ściągam. Oj, nie chcesz tego czuć, jak ściągnę buty. No. Co? Dum, tarlo. Ja... Zacerujesz? Zacerujesz? Kupię nowe, no będę cerowała takie skarpetki. Ale ja je lubię. Wstyd na internety z dziurą w skarpet. Czas na gruntowanie schodów, żebyśmy mogli... Ja mam to robić, czy ty? Co? Tym klejem, czy ty będziesz robić. Żebym mogła zrobić tą klejem i wyrównać pod wykładzinę. Nie, może się zepsuć. Musisz mocniej naciśnąć. Wcisz go. Chwyć. Dotarła nam paczucha z podkładem do pierwszego pokoju. Jak na razie w portfelu wystarczyło na jeden pokój, ale przynajmniej sobie spróbujemy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. No, więcej powiem mój mąż, bo ja się nie znam, ale jest zarobiony, jest. Podkład jest specjalny firmy tej. Firmy takiej? Zaraz ci powiem jak tylko zobaczę nazwę, bo nie wiem. Cutting Light. Nie, Arbitron jakoś tak. Oni mają najlepsze podkłady, najfajniejsze. Już się nie mogę doczekać. Będziemy układać. No ja idę gruntować ten pokój, żebyśmy sobie częściowo pogruntowałam pokój. Jak widać, tam gdzie sięgłam. I teraz mam drabinę, będę go gruntować wyżej. Chcemy położyć wykładzinę, więc wszystkie takie nierówności sobie równamy. Przynajmniej my tak robimy. Pewnie jakiś profesjonalista zrobiłby to lepiej, lepszym sprzętem, lepiej by ciągnął. Ale nie... już sobie, już się tak nie karaj, misiu. Ale my nie jesteśmy profesjonalistami, więc będziemy robić to w ten sposób. To, żeś się zhejcił, zanim inni cię zhejcili. No i dobrze, przynajmniej nie do mnie hejcić. Skoro już wszystko powiedziałem. Co zrobiłem? Kochani, ja właśnie ogarnęłam ogródkowego tatuadu. Twarz, ta mina, niewzruszony, po prostu nie drgnie. Idealny obiekt do fotografowania. No i tym pozytywnym akcentem zaczynamy dzień drugi.
naszego nagrywania. My zaślifowaliśmy schody, ale pyliło się, więc nie nagrywałam. A teraz czas na przekopanie tutaj tego miejsca koło domu i wysprzątanie całego tego placu budowy, chociaż trochę, żeby tu się zrobiło porządniej. Wiecie, jak to jest na budowie, a chciałabym po prostu, żeby tutaj było czyściej. Ty też, Daluniu? Fajnie by było. Także trzymajcie kciuki, łopatę sobie już przygotowałam. Mam to. Ja nie pamiętam, kiedy ja kopałam łopatą. Naprawdę. Przysięgam Bogu, nie pamiętam, kiedy trzymałam łopatę w ręce. Ja się pochwaliłam. Co będę robić? A ty, kochanie, co robisz? To samo co od 3 dni. Schody, schody i jeszcze raz schody. Mój mąż sobie rozciapał spodnie. Nie wiem, pewnie widzicie dziurę. Ale nie widać ci, Majtków. Nie. Będziemy się brać za malowanie pierwszego pokoju. Odciągniesz farbę. Co? Aha. Na dwa? Co? Na dwa? No. Zaczęliśmy malowanie i powiem wam, że jak na razie nie wygląda to zbyt dobrze. Tu mamy ścianę niepomalowaną, nie wiem, czy ktokolwiek to zauważy, a tu mamy ścianę pomalowaną i już widać, jakie tam są smugi. I zastanawiam się cały czas, czy to się wyrówna, czy to po prostu tak zostanie. Widzicie, no, jak jest nieostre. O, może tu będzie lepiej widać. I po prostu malujemy, zeszło już dość sporo farby, a mamy pomalowany ten kawałek i ten kawałek. Widzisz te smugi takie? Tak! Centralnie nic nie kryje. W ogóle nic totalnie nie kryje. Nie chlapie, tak, to muszę przyznać. Opinie były realne. Farba nie chlapie, ale co mi z tego, że ona nie chlapie, jak i nie kryje? Zobaczcie. Ona pokrywa tylko tu, a tutaj nie. No właśnie. Czy to nie jest kwestia... Wałka? Nie wiem, no malujmy tą ścianę i zaczekajmy. Może to te smugi się jakoś wyrównają jakimś dziwnym cudem i to jest po prostu taki efekt farby po malowaniu? Kurde! A to malować już. No ten kawałek. It's so irritating. Tak wygląda szczęśliwa twarz malarza. Ja kocham malować, ja uwielbiam malować i najlepsze to, że umiem to robić, bo robiłam to już tyle razy, że to malowanie jest idiotoodporne. Chyba, że się kupiło tą farbę. No. To parę słów, ponieważ postanowiliśmy kupić sobie farbę w świetle opinii na Ceneo. No. Kupiliśmy farbę wczoraj, zresztą widzieliście na Instagramie. Byliśmy specjalnie w sklepie, jechaliśmy. Sprawdzaliśmy opinię na Ceneo i postanowiłam wziąć tą, ponieważ miała fajne opinie, dobre krycie, w ogóle same piątki generalnie. No i zaczęliśmy ją malować dzisiaj. No niestety, gdy się nią maluje, to zostają takie właśnie ślady, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale właśnie takie ślady zostają. Mimo, że malujesz tam 20 raz, to i tak zostawia właśnie... Znaczy to też nie 20 raz, bo nie możesz przemalować tyle razy. Ale nie, chodzi mi o to, że bierzesz wałek, przejeżdżasz i później przejeżdżasz w tym miejscu jeszcze raz, bo ci się wydaje, że coś ci... Że tak. Że coś poszło nie tak, ale nie, ona tam po prostu w to miejsce nie złapie. Tak, i najlepsze jest to, że malując, nie wiecie, gdzie skończyliście malować. Po prostu można 10 razy jeździć po tym samym miejscu, bo dalej nie wiesz, czy to już jest pomalowane, czy to wyglądało tak kiepsko. Czy dopiero teraz tak wygląda? Ta ściana wygląda ładniej, mi się wydaje. To jest ściana niepomalowana. A tamta to jest ściana pomalowana. I po prostu wychodząc spod tego pomalowania, na przykład kropelki gruntu, gdzie tam prysło. Jedyny plus, żeby nie było tak, że tylko i wyłącznie hejtuję tą farbę. Albo coś. Jedyny plus to ni kropelki nie chlapie. To naprawdę muszę przyznać, że jest świetna. Konsystencja, no jak widać, dość gęsta, nie jest najgęstsza, bo są zdecydowanie gęstsze farby i wiemy, że już drugi raz się na tę farbę nie zdecydujemy i teraz po prostu hit przez czas, jak
Ładnie, ładnie, ładnie. No nie? Pierwsze malowanie wygląda spoko, a jak się zaczyna rozwodować, to są no. No. I zobaczcie, jak wygląda. I właśnie tak to wygląda miejsce po chwili. Tak. Tutaj Marta przecieczką malowała. I widzieliście, że to wyglądało ładnie. A po chwili... robi się takie coś. Dziękujemy za poświęcony nam czas. Tyle malowania i zero efektu. Wspaniale, nie? No przecież, kurde, już długo to malujemy. Jest sufit zamalowany, który jest chujowo zamalowany. Ściana, która jest chujowo zamalowana. Rogi jako tako chwyciły, ale tylko tak, że pakowane w nich było dużo farby. No. Nie wiem, to nie widać tak w kamerze. Na rogach tylko widać teraz tą różnicę żółtego koloru a białego. Wszędzie jest po prostu jeden wielki zaciek. Pomalowana ściana. O, tu kropelka gruntu. O, tu na suficie widać. Wspaniale. Jeden short, jak dla mnie. Zarządzam przerwę na kawę, kochanie. Dobrze. Wracamy do was po przerwie, druga warstwa i po prostu zaciek na zacieku goni zaciek. Może i z daleka wygląda dobrze, ale jak się podejdzie bliżej, to wszędzie są dziury. O nie, tutaj fajnie, bo tu cień pada. To tutaj, no, to dwie warstwy, bardzo proszę. Widać to? Widać to. No, widać bardzo dobrze. Tutaj w ogóle jest masakra. Czy to się od Janie Pawliło takie rzeczy, że po prostu szok. Nie wiem, nie wiem skąd jest to 5 gwiazdek, powiem wam, że to jest masakra. I... jedziemy po inną farbę? Chyba pojedziemy po inną farbę, ale teraz? Bo... teraz? No. Bo co zrobimy? No to ale musimy jechać do Castorana. No wiem. Po Duluxa. No. Tylko no, jego no bo co będziemy malować dalej tym stylem? No, okej, kochani, podsumowując nasze wywody i rozterki z tą farbą i w ogóle nie wypał, to najlepsze podsumowanie będzie to, że mój mąż się tak wkurzył, że jedziemy po farbę. Tak, dokładnie tak. Mimo, że zostało jeszcze pół puszki. Tak. Pół, 5 litrów zostało tej farby, ale nam się po prostu nie da malować, bo ona nic nie kryje. A nie będziemy się denerwować i później pomalujemy te 10 litrów na ściany, po czym się okaże, że dalej nie jest zakryte i... tak, i przyświeci światło i po prostu... i będą same smugi. Dokładnie. Więc jedziemy po farbę i tragedia. To jest największa porażka tego naszego wykańczania w tym momencie. Chcieliśmy... dobrze, dobrze. Tylko na jedną, a nie, wiesz... tak. Dobrze, że kupiliśmy ją tylko na mały pokój i mały pokój nią pomalowaliśmy, bo gdybyśmy malowali na przykład salon, to dostalibyśmy jopca, mówiąc kolokwialnie. Także my się z wami żegnamy, mam nadzieję, że film wam się podobał, no i do zobaczyska w kolejnym.